20 spotkań Smakuj Lubelskie. Spotkania z kobietami, z mężczyznami, którzy lubelskie smaki znają, kochają i chcą je promować. Panie Marszałku, ja jako ambasador tych wydarzeń bardzo się cieszę, że zostałam zaproszona do tego projektu i mam nadzieję, że będzie tego więcej, ponieważ jest ogromna potrzeba, żeby promować lubelszczyznę, między innymi właśnie te nasze lubelskie smaki. Tak, dziękuję bardzo Pani Doroto, ale myślę, że te 1500 osób, które wzięło udział w tych spotkaniach, zaświadcza o tym, że mamy ogromne bogactwo, jeżeli chodzi o dziedzictwo kulturowe i smaki naszego regionu. Myślę, że również stać nas na to, byśmy pomyśleli o tym, jak wesprzeć w przyszłości tych, którzy chcieliby pójść dalej i wejść z tymi produktami w sposób już zorganizowany, w sposób uporządkowany i pod względem ekonomicznym, ale również i pod względem organizacyjnym. Powiem Panu, że byłam bardzo zaskoczona, ponieważ okazuje się, że rolnicy, gospodarze, gospodyni już pracują, jeszcze nie mają usystematyzowanej wiedzy, ale oni już działają. Teraz potrzeba im tylko wskazać odpowiednią drogę i mamy sukces. Tak, i uporządkować według odpowiednich miejsc na mapie, bo to jest bardzo istotne, bo trzeba tutaj wydobyć to dziedzictwo, które mamy z historii i tutaj trzeba tych, którzy podejmą się tego trudu. Są pojedyncze osoby i ich trzeba uznać dzisiaj jako liderów i tych przewodników, którzy poprowadzą za rękę tych młodszych od siebie często, które te kobiety przejmą jakby pałeczkę i nauczą się wykonywania tych produktów, które będą, mówię, zaświadczały o tym dziedzictwie, będą mówiły o historii, będą mówiły o miejscu pochodzenia i również o atrakcjach, które tutaj będziemy mogli zaoferować. My natomiast jako Urząd Marszałkowski, odpowiednie komórki urzędu, możemy i powinniśmy opracować właśnie te szlaki kulinarne, na trasie których właśnie będzie można przybyszom do naszego województwa pokazać, jak smakuje lubelskie. A lubelskie smakuje życiem. Najlepiej smakuje, proszę Państwa, ja poświadczam, ponieważ jestem z Lubelszczyzny, a dokładnie z Zamojszczyzny i te lubelskie smaki są mi naprawdę bardzo, bardzo bliskie. A jak dowiedziałam się, Panie Marszałku, że nasza lubelska zupa cebulowa była serwowana pod wieżą Eiffla, to jaka dumna we mnie była. Mówię Panu, coś niesamowitego. Także promujmy na świecie, w Polsce, nasze lubelskie smaki.